Hello, kopę lat. Tak się złożyło. Był rowerek grany i w związku z tym przed nami piwo izotoniczne, piwo bezalkoholowe. Koncerniak Okocim, czyli Carlsberg wersji 00. Miałem niedawno wątpliwą przyjemność pić Żywca 00 i Lecha 00. Oba piwa są straszne. Żywiec smakuje właściwie jakby ktoś sobie skarpety po rowerze właśnie wymoczył w wodzie i pobełtał to. Z kolei Lech, którego piłem, no to smakuje tak, jakby ten, kto to produkował, zastanawiał się, czy wrzucić tam dużo tych landrynek, czy mało tych landrynek. I tak myślał i wrzucił średnio tych landrynek i tak średnio właśnie to piwo smakuje. No dobra, to Lech i Żywiec 00, a teraz Okocim. Nie piłem nigdy Okocimia 00. Zobaczymy. Jestem spragniony po jeździe. Zatem to powinno pomóc w piciu. Łapka jakbyś zeszła z ekranu, byłoby miło, dzięki. No, piana solidna, jak widzicie, ale wiozłem je w tylnej kieszeni. W tylnej kieszeni koszulki rowerowej, kawałek ze sklepu. Jeszcze jest zimne, więc dosyć. Więc nie powinno być źle, natomiast się spieniło. Pachnie nijak, no. Ciężko coś tu wyczuć, no ale pachnie lepiej niż ten Lech, którego piłem. Który pachnie landryną. To pachnie niczym. Tak, pachnie niczym. Okocim 00. Jeszcze dygresja, że no z tych bezalkoholowych ostatnio w tym świecie się poruszałem i to też niedużo. To zdecydowanie najfajniejszy z takich ogólnodostępnych to jest Miłosław IPA bezalkoholowy, ten taki z niebieskim podpisem. Znaczy, no ciężko porównywać to piwo z koncernowymi, tak, no bo to nie jest koncernik, tylko dosyć duży, no ale dosyć duży browar. I on jest bardzo fajny. On jest bardzo fajny i go polecam. Prawie wszędzie go można dostać. No, prawie wszędzie to może przesada, ale no, jest ogólnie dostępny. Nie trzeba go szukać w sklepach specjalistycznych. No, piana bardzo fajna, zobaczcie. Ładnie się ułożyła, tak w stylu czeskim. Czeskiego lagera, no bo to lager. Chyba jest najgrzeczniejszy z tych trzech piw, o których opowiadam, bo przynajmniej nie ma jakichś dziwnych przypraw. Jest taki po prostu nijaki, no kompletnie nijaki, ale jak najbardziej do napicia się, tak, zamiast wody. Zawsze to jakiś izotonik i lepsza niż wodę po rowerze. A zupełnie bez wyrazu. Zamykam oczy i tak myślę, czy bym zgadł, że w ogóle piję piwo. Tak. No może i bym zgadł, ale gdzieś jakiś tam ślad goryczki z chmielu, gdzieś jakiś tam majaczy coś. Coś daleko, majaczek. Taka mgła, to jest fajnie tu. Taka gdzieś za mgłą, daleko, za horyzontem. To goryczka jakaś tam się pojawia. Ale dobrze, to a propos goryczki. Natomiast ono nie wchodzi w słodycze takie chamskie. Jest
jest takie przyzwoicie nijakie. I także między tymi trzema, Żywiec, Lech, a Okocim, wybieram Okocim. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.